dwa takie ważne, które są, myślę, w odległości tam kilku miesięcy, tak? No to na pewno trialsy w Warszawie będą chyba w październiku, z tego co dobrze kojarzę. W jakiej kategorii? A, no to to jest jeszcze tajemnica. Nie, no bo tam są chyba inne, ja nawet nie wiem, ale chyba tam będzie do 92. No to, to w tej, bo w tej wyższej to na pewno nie. Nie, no jakby te kategorie do tej pory, w których startowałem przez tam te trzy razy chyba, czy cztery może, no to było to minus 100, które w sumie było trochę pomyłką, bo ja ważę znacznie mniej i chyba też z jakiegoś takiego, powiedzmy, niechęci robienia wagi, którą kiedyś robiłem zawsze bardzo dużą. Nie szedłem do tej kategorii 9-4, jeśli chodzi o zawody jiu-jitsu normalne. Ale teraz no, na trialsach na pewno to 9-2, myślę, że osiągnę. A jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, które będą dalej, na których tak naprawdę chyba bardziej nawet mi zależy niż te trialsy, no to kategoria 94, tak? Tak myślę, że jak ten obóz się skończy, później jeszcze mam tam do załatwienia jakieś tam swoje rzeczy, które no, muszę jakoś tam wykończyć, które mi zajmą trochę czasu, to wtedy zacznę się już szykować no, na te dwa starty, które są takie bardzo priorytetowe w tym roku. Tak? No, jak widać, też dbasz o swoją tężyznę fizyczną, czyli swój trening techniczny, tak naprawdę wspierasz też przygotowaniami siłowo-kondycyjnymi, tymi kondycyjnymi na razie w cudzysłowie. No. Jakbyś mógł coś o tym opowiedzieć? Znaczy, wiesz co, ja tak naprawdę chyba pierwszy raz jestem prowadzony przez kogoś, kto zna się na przygotowaniu no, kondycyjno-fizycznym również, z tym, że ja z tą kondycją to nie ukrywam, że mocno oszukuję i widać też tego efekty. Ale mam swojego dobrego kolegę, Maćka Janiszewskiego, który mnie prowadzi w tej kwestii i myślę, że przez to, że on kiedyś jakby trenował jiu-jitsu i później dopiero zajął się zgłębianiem wiedzy, sam też jakby trenuje i jakby rzeczy tam crossfitowe i ciężary i to i tamto, to jego wiedza na ten temat bardzo, bardzo wzrosła do tego stopnia, że w końcu zaczął jakby skupił się na mnie, przygotowaniu mojej osoby, że myślę, że jakby jeżeli chodzi o jakąś tam, nie wiem, siłę fizyczną, wytrzymałość mięśniową, no to myślę, że jestem na zupełnie innym etapie niż kiedyś byłem, gdzie myślałem, że powiedzmy jestem silny i nieźle przygotowany. I to też jakby profesjonalizm tego jego przygotowania też poszedł w tą stronę, że ta waga na przykład mi automatycznie tak zaczęła schodzić w dół, że nawet się tym jakby specjalnie nie przejmowałem, znaczy nie myślałem o tym, żeby ją zbić, bo ona sama uciekała. Także z tego jestem bardzo zadowolony. No tylko bardziej muszę się chyba przykładać do kondycji, no, do tlenowej, tak? Do wydolności tlenowej, bo z tym mam problemy. Ale wiesz, no jakby, tak jak mówię, po tych czterech latach niestartowania ja sobie też dałem jakiś tam okres takiego wdrożenia. Tak, chwilowego rozkręcenia, także spokojnie, tak. Teraz są dwa ważne starty, ale tak jak mówię, dla mnie głównie jeden, bo to Mistrzostwa Polski, na których mam nadzieję, że będzie dobrze. No, no, znaczy, powiem ci szczerze, no masz szansę, bo ja w kategorii wyżej pójdę, więc... No to dobrze, to już... Więc droga jest otwarta. To w takim razie jak medale są rozdane, to już jest sprawa załatwiona. Nie no, jakby w tej kategorii 9-4 jest bardzo dużo dobrych zawodników. Aż tak wszystkich może nie kojarzę, bo ja też nie śledzę, co się dzieje na podwórku polskim, ani też światowym. Jakoś tak specjalnie nie jestem takim nerdem, jeśli chodzi o jiu-jitsu. No, polemizowałbym coś tam, z tym, co coś mówisz. Tam, coś tam wiem, ale też nie wiem aż tyle, co na przykład, nie wiem, mój kolega Wojtek Piekut, który po prostu, on tutaj mnie wiedzą zasypuje co chwilę, że... Myślałem, że wiem dużo, ale nie wiem. Prawdopodobnie zapytany go w dniu dzisiejszym. Ale myślę, że ta kategoria 9-4 jest mocno obsadzona, ale wydaje mi się, że chyba sobie poradzę, tak? Także tak jak mówię, przygotowania do tych dwóch imprez zacznę, nie wiem, tydzień po tym obozie. Chciałbym bardzo pojechać na obóz do Starego Kolańska organizowanego przez Bagiego, ale nie wiem, czy dam radę. No bo tam
słyszałem, że tam ciężkie warunki i naprawdę. Super. Ale jeżeli chodzi o kondycję, to naprawdę dałby mi dużo. Byłaby szansa, że po obozie w Starym Kaleńsku stamina by skoczyła na drugą gwiazdkę. Więc... O, no to mam nadzieję, że nawet i na trzecią, no. Nie, to chyba za długa droga. No zobaczymy, no w każdym razie myślę, że będzie okej. Okay. Dużo legend też krąży na temat twojego podróżowania po świecie i tak dalej, że w tych podróżach, które tam jakoś powiedzmy odbywasz, zawsze starasz się znaleźć jakiś czas na jiu-jitsu. Znaczy tak? Zawsze jak już gdzieś tam jadę czy coś, może aż tyle na przykład nie jeżdżę, co mój kolega Krzysiek, który bardzo dużo podróżuje, no ale jak zawsze gdzieś tam jadę, to zawsze myślę o tym, żeby było gdzieś tam w jiu-jitsu, gdzie można pójść. No taki największa tą eskapadą była ta Brazylia, gdzie byliśmy w wielu miejscach. I jakby stricte ona opierała się na tym, że jeździliśmy tam trenować. Jeszcze mieliśmy takie szczęście, że to był czas, gdzie sporo tych zawodników jeszcze siedziało tam w Brazylii i nie wszyscy wyjechali do Stanów, także było z kim podróżować. Także myślę, że no ze sporą ilością takich gości obecnie wschodzących gwiazd miałem okazję trenować. I jakby to też mnie utwierdziło w przekonaniu, że no polskie jiu-jitsu jest na bardzo wysokim poziomie, bo jakby nie brakuje nam niczego. To nie jest tak, że to są techniki zupełnie z innego levelu, tylko po prostu ciężka praca, tak? A myślę, że chłopaków w Polsce, którzy ciężko trenują, bardzo dużo, jeżeli chodzi o technikę, nie brakuje. Także myślę, że to jest kwestia paru lat i będziemy na podobnym poziomie. No, no ale no to kwestia jakiegoś tam podejścia osobistego, higieny treningowej i chęci, żeby trenować, tak? No ale tak, jeżeli chodzi o podróże, to zawsze jak wyjeżdżam, to zawsze, żeby po prostu było jiu-jitsu i żeby gdzieś tam można było trenować, tak? W najbliższym czasie planujesz jakiś trip? No planuję, z tym, że jeszcze tak publicznie nie chcę o tym mówić, ponieważ może lepiej, żebym nie mówił, tam niektórzy już wiedzą, ale tak, planuję i będzie jiu-jitsu i myślę, że na bardzo wysokim poziomie. Na pewno tam będę się przygotowywał. No i chciałbym takie marzenie lekkie, żeby w przyszłym roku były siły na to, żeby wystartować na największej tej imprezie światowej w Stanach, tak? Także myślę, że to się uda zrealizować. Zobaczymy, jak pójdzie wyjazd pod koniec roku. Myślę, że dobrze. Już jakby jest aprobata z tamtej strony, także później może się to powtórzy właśnie zaraz przed mundialem. No zobaczymy. No. A teraz przejdziemy na chwileczkę tylko do twojej innej pasji, tak? Jaką jest rap. Powiedz, no. Nagrywasz coś? Tak, zamiast szykuję taki maxi single z Kamilem Umińskim. Bardzo mnie prosił, żebyśmy razem zrobili jakiś numer. Także, że wszystko jest na dobrej drodze. Już tam słyszałem kilka jego tekstów. Także jest całkiem nieźle. Nie, w tym momencie nie, bo trochę, jeżeli chodzi o muzykę, nasze drogi, jakby moje zespołowe, się rozeszły przez to, że jeden z nas wyprowadził się do Gdańska, tam pracuje. Dlatego też przestaliśmy po ostatniej płycie, która wyszła rok temu, tak? Rok temu czy dwa? Rok temu. Przestaliśmy, po prostu nie gramy koncertów, bo żeby grać koncerty, to tak jak z treningami jiu-jitsu, tak? To trzeba trenować, trzeba robić próby, to trzeba mieć to jakoś tam naprawdę dobrze zgrane, żeby tam nie tylko wyjść i pokrzyczeć sobie na scenie. Także nie gramy tych koncertów. Zobaczymy, no jest tam plan, żeby teoretycznie według umowy z Prosto to powinniśmy nagrać w przyszłym roku, na samym początku oddać płytę nową, ale jakby też nie ma jakiegoś takiego ciśnienia, no tam powiedzmy coś tam sobie robimy, są chęci, są pomysły, ale nie ma jeszcze tego czegoś, co można by nazwać takim ciśnieniem, że dobra, zróbmy to jeszcze raz na nowo i tak. No, także nie, w tym momencie aktualnie nie nagrywam nic.
Ty, ale właśnie wpadł mi do głowy ten pomysł na naszą pierwszą płytę. Mhm. Tak? Stamina. Aha. No można coś pomyśleć. Można coś pomyśleć o tym. Cała płyta będzie o jiu-jitsu. No raczej muszę to przemyśleć, przedyskutować z chłopakami i wtedy zdecydujemy. Są szanse. Słuchaj, więc tutaj jeszcze podsumowując, aby ten poziom staminy wzrastał, tak, pozwolę sobie sprezentować Ci coś, dzięki czemu na pewno wzmocnisz swoją tężyznę fizyczną. Wow. Na pewno regenerację potreningową. BCA Pro 4200 od firmy Fitmax. O, dziękuję bardzo. No Pro to rzeczywiście dla mnie. No tym bardziej, że chcesz skoczyć na profesjonalny level. Także... Dobra, dziękuję bardzo. Także tak jak mówię, aby stamina rosła. Okay. Życzę tak naprawdę powodzenia we wszystkich przygotowaniach, żeby kontuzje Cię omijały szerokim łukiem, okay, jak największym, żeby zdrowie było, dokazywało i dopisywało, przepraszam. Dobra. To raczej. I dziękuję Ci bardzo za te kilka słów i do zona macie. Dobra, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.